A jakie według Pana powinna mieć młoda osoba umiejętności bądź cechy, żeby odnaleźć się w przeszłości w świecie biznesu, osiągnąć sukces? Może Pan powiedzieć z własnego doświadczenia albo ogólnie z obserwacji? Bardzo trudne pytanie. Dlaczego? Dlatego, że to wiele zależy chyba od naszych cech wewnętrznych, naszych cech, które posiadamy. Myślę, że tak jak porozmawiacie z wieloma osobami, które prowadzą firmy, to każdy jest inny, prawda? Więc tutaj myślę, że jednej recepty nie ma. Ja może z racji tego, że pracuję w takiej firmie, w której najważniejsi są absolutnie pracownicy, ich wiedza. Myślę, że zawsze dla mnie takim priorytetem było to, z kim pracuję, jaką ta osoba, jakie ma wartości. Może nawet sobie z tego nieraz nie zdawałem sprawy, to po kilkunastu latach budowania tej firmy, tak naprawdę z satysfakcją, parę osób na rynku, paru prezesów powiedziało mi tak, wiesz co, twoi ludzie są bardzo podobni do ciebie. Jesteście cholernie etyczni, jesteście uczciwi, z wami się fajnie współpracuje. Chociaż, bo to są zakłady ubezpieczeń, chociaż stoimy na zupełnie dwóch różnych biegunach, bo wy walczycie o klienta, ale macie pewne wartości, jesteście przewidywalni. Nigdy nas nie oszukaliście, to jest jakby to. Myślę, że to jest na zewnątrz, natomiast wewnątrz firmy myślę, że chyba najważniejsze jest to, żeby tych ludzi zrozumieć, bo każdy człowiek ma swoje problemy, każdy jest inny. Ja uważam, że trzeba być uczciwym, przede wszystkim przed sobą. Chociaż powiem szczerze, mam wielu konkurentów, którzy sobie świetnie dają radę. Myślę, że to nie są najważniejsze rzeczy, najważniejsze wartości. No, chyba nie ma innej recepty. Myślę, że ważne jest to, bardzo ważna jest wiedza, bardzo ważne są doświadczenia, ważne jest to, z kim mamy szczęście pracować, od kogo mamy szczęście się uczyć. No ja po tych swoich doświadczeniach jako inżynier chemik, chociaż powiem szczerze, w tym roku mi się to przydało, bo z moją 15-letnią córką dwa tygodnie siedziałem w Moskwie w czasie, kiedy ona trenowała w kwietniu i tam święta spędzała. I siedziałem i uczyłem jej chemii. Dla mnie to, słuchajcie, było wielkie przeżycie, bo ja najpierw wziąłem ten podręcznik, w nocy przejrzałem, mówię, no, ojciec inżynier chemii. Ale to było fajne doświadczenie, bardzo, bardzo ciekawe. Moi pracownicy pytali się, prezes, w kwietniu na urlop? Ja mówię, tak, a gdzie to wyjeżdżam na urlop? Ja mówię, do Moskwy lecę. Do Moskwy na urlop w kwietniu, na święta? No to złe miejsce na święta. Nie wiem, no później jak powiedziałem dlaczego, no to jakby dla nich jest to zrozumiałe. Oni wiedzą, że moje dzieci są dla mnie bardzo ważne i moja rodzina, więc jakby... I wiecie co, to jest też dość ciekawe, bo naprawdę zatrudniamy wielu młodych ludzi. No pewnie, że ta firma przez te prawie 17 lat trochę się postarzała, no bo ja też byłem trochę innym wieku, kiedy zaczynałem tą działalność, te 17 lat to jest jednak dużo, nawet w historii firmy. Ale mamy wielu młodych pracowników, mamy wiele młodych małżeństw i wiele osób takich, które mają naprawdę duże, fajne wartości w tym, jako ludzi. Nie wiem, czy Cię zadowoliłem tą odpowiedzią, bo możesz powiedzieć tak to troszeczkę popłynąłem, ale naprawdę tak jest. Myślę, że w zarządzaniu ludźmi jest ważne to, żeby tych ludzi chcieć zrozumieć, bo jeżeli ktoś nie chce zrozumieć ludzi, z którymi współpracuje, jeżeli będzie traktował ich instrumentalnie, to będzie budował zupełnie sztuczną swoją wartość, swój autorytet. To prędzej czy później się kończy. W pewnym momencie nie wystarcza władzy, jak nie ma autorytetu. My nie mieliśmy wzorców prowadzenia takiej firmy. Tak naprawdę, słuchajcie, w Polsce takiej firmy nie było wcześniej, bo my nie mogliśmy się opierać na żadnych doświadczeniach. Owszem, po świecie jeździłem, miałem kontakt z dużymi firmami, ale tak, można sobie mówić o wprowadzeniu zmian w firmie angielskiej albo o jakichś systemach, która ma przychody na poziomie kilkudziesięciu milionów dolarów rocznie. No, pięknie, ale nie w firmie polskiej, która przeżywa kryzys, która walczy na zupełnie młodym rynku, która ma przychody na poziomie
no załóżmy 3 milionów dolarów, prawda? No, dziś mamy te przychody na poziomie grubo ponad 10 milionów dolarów i jesteśmy taką firmą średnią w Europie. To już jest naprawdę duży dla nas ogromny skok. My możemy usiąść sobie z brokerami, tymi dużymi, nawet średnimi europejskimi i my się naprawdę nie mamy czego wstydzić. Nie, że my im nigdy nie dorównamy w historii, którą oni mamy, my im nie dorównamy w obrotach, bo te rynki są inne. Tamte rynki są bogatsze, tam się prowadzi inne inwestycje, te przedsiębiorstwa płacą zdecydowanie więcej, ludzie płacą więcej ubezpieczeń. My mamy inny rynek. No i to trzeba zaakceptować, natomiast wcale nie musimy się czuć gorsi. My nie jesteśmy gorsi, my przede wszystkim od nich się uczmy. I to jest chyba bardzo ważne. I tak zawsze do tego podchodziliśmy. Co jest może jeszcze takie bardzo ważne? Myślę, że najgorszą chyba cechą to jest pycha w prowadzeniu. Jeżeli ktoś zaczyna się zachwycać tym, co mu się już udało. A już w ogóle najgorszą rzeczą, jak wydaje dla nim zarobi. A taki też wiele osób zna. To też nie jest metoda. Niestety można, w tym trzeba być bardzo rozsądnym. To myślę, że taki brak rozsądku wiele osób zgubi.